Przejechałem już jakieś 25 km dzisiaj. Teraz jadę aleją słoni. Let's go! Dzisiaj mamy takie widoczki. Jadę jakąś zupełnie wiejską drogą. Mam nadzieję, że doprowadzi mnie tam, gdzie chcę dojechać. Bo jak nie, to będę musiał zawracać. A nie lubię zawracać. Na razie widzę jakiś wodociąg i jeżdżą samochody. Więc tam jest jakaś cywilizacja. Te momenty, kiedy Google mówi, że mógłbym przejechać, a rzeczywistość mówi zupełnie co innego, bo za mną jest kawałek, o, ktoś tu po prostu mieszka i to jest teoretycznie droga, ale ona się po prostu kończy na tym placu, więc no tam nie pojadę po prostu i tyle. Muszę gdzieś szurać znowu z powrotem z 3 km, chociaż okolica jest fantastyczna, bo tutaj jest jakiś teren taki, nie wiem, zalewowy. Tego pewnie nie widać w tej chwili, ale siedzą sobie wędkarze, łowią rybki. Wygląda to fantastycznie. Nic, będę musiał jechać jeszcze raz, to pokażę. Strasznie mnie wkurza ta nawigacja, ale nic na nią nie poradzę. Dziury są też w tej drodze cholerne. No jedyne co jest fajnego, to widoki. Tylko że ja dzisiaj też nie mam za dużo czasu i wypadałoby, żebym o jakiejś sensownej godzinie dojechał do swojej noclegowni. Jakoś damy radę. Przynajmniej można popatrzeć na wiejskie klimaty. Że wyglądają dokładnie tak. Ups, muszę uważać na dziury, kiedy tu jadę. Leżą sobie dwa psy. Na szczęście tym się nudzi, jest gorąco. Znaczy, albo nie nudzi, odpoczywają. Nie mają mnie w nosie. To jest ta lepsza wersja. No, nawet ktoś tu mieszka. Dobra, a tutaj jest prawie zalana droga, więc pewnie w porze deszczowej tu się w ogóle nie da przejechać. Pięknie to wygląda. W tle jeszcze daleko są góry, ale tego kamera już nie jest w stanie złapać. Siedzą sobie ludzie, łapią ryby, złapią rybę, zrobią na obiad. Jest super. No, nie rozumiem. Jedziemy do... Złapałem okazję. I mój rower i całe bagaże, jedziemy z rodziną, tutaj są wszyscy. Say hello. Byłem już trochę zmachany i zatrzymali się gdzieś po drodze, dostałem kubek wody. Wodę mają w takiej super pojemniku, z którego się czerpie, jest z lodem i jadą sobie. Nie wiem skąd, dokąd, ale podwiozą mnie do Klong Takrao.